Pana Boga i dał przedstawienie. Projekt zarządu oczywiście zastanawiający się z propozycją do poszczególnych komisji merytorycznych w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania projektowe dzielnicy 12 bieżących 8 na rok 2014. Paragraf pierwszy. Ustala się zadania priorytetowe na rok 2014 i przeznacza się na nie środki finansowe, jak niżej. Jedynka rzymska, infrastruktura techniczna. Punkt pierwszy. Osiedle Złocień. Remont ulicy Agatowej, kwota 36 tysięcy złotych. Punkt drugi. Osiedle Bieżanów Stary, kwota 36 tysięcy złotych. Podpunkt A. Wymiana drenienek odprowadzających wody opadowe w ulicach Wajgla i Topiłuszki. Podpunkt B. Ciąg dalszy remont przy ulicy Jaglarzu, remont tych chodników rozumiem według wskazań. Punkt trzeci. Osiedle Bieżanów Nowy, kwota 36 tysięcy złotych, przebudowa wojska 3, ZSO nr 12 ulica Telimyny 9. 4. Osiedle Rogocin Stary, kwota 36 tysięcy złotych, ciąg dalszy przebudowy wojska przy szkole podstawowej nr 61 ulica Pawłowskiej. Punkt piąty, osiedle Nowy, kwota 36 tysięcy złotych, podpunkt A, doświetlenie osiedla, ogródek Jordanowski przy ulicy Telik 16, punkt B, ciąg pierwszy, to też oczywiście oświetlenie Teligi, ciąg pierwszy Teligi 23 w kierunku szkoły podstawowej nr 41, sztuki, punkt C, ciąg pierwszy od spółdzielni mieszkaniowej w kierunku, czyli ulica Warszawa, w kierunku szkoły podstawowej nr 117, również dwie sztuki oświetlenia. Punkt D, remont chodnika w ulicy Kurczawa, kontynuacja. 6. Osiedle Rżonka, kwota 36 tysięcy złotych, remonty chodników według wskazań. 7. Osiedle Kozówek, kwota 36 tysięcy złotych, remonty chodników według wskazań. 2. Bezpieczeństwo publiczne. Punkt 8. Straż pożarna. Przegaśnicza 6. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, kwota 15 tysięcy złotych. 9. Komisariat Policji. Oczywiście 6. Komisariat. Współfinansowanie z Żywcą. 10. i 13. 10. i 11. Jak to było? 10. i 11. Ale z Policją w roku Rady Wodów oznakowany kwota 27 tysięcy złotych. 10. Straż Miejska Oddziału 5. Wola Tochacka. Podpunkt A. Sfinansowanie patroli pieszych w godzinach nadliczbowych według wskazań dzielnicy 12. Kwota 4 tysiące złotych. Podpunkt B. Zakup farby do slamu, używania wulgaryzmów. Grafiki na terenie dzielnicy naszych wulgaryzmów. Tego po grafiku można powiedzieć, że... No, kwota 2000 zł. Punkt 11 Wydziału Kulturowego w Krakowie, zakup aparatu specjalistycznego D 3200 w zestawie z obiektywem, kwota 6000 zł. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kultury, oświaty i sportu. 12. Czwartej konkurs ofert w obszarach. Podpunkt A. Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, kwota 20 tysięcy złotych. B. Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych, kwota 10 tysięcy złotych. Punkt 13. Utrzymanie i koszt eksploatacji Orlika nr 1 imienia Teraz Majewskiego przy ulicy Jerzmańskiego. Opłaty za media prasowe przez zakup sprzętu, kwota 22 tysięcy złotych. 14. Organizacja spartakiady dla szkół z terenu dzielnicy 12, kwota 9 tysięcy złotych. 15. Montaż indywidualnych siedzisk dla kibiców na stadionie KS Koleje Szprotocin, kwota 30 tysięcy złotych. Punkt 16. Przechodzimy w obszar kultury i edukacji. Dom Kultury w Podgórze, dwór Czeczów, koncerty muzyczne, kwota 10 tysięcy złotych. 17. Również tam duże filiale Wórczeczów do finansowania działalności klubu seniora, kwota 4 tysięcy złotych. 18. Dom Kultury w Górze, filiale Wórczeczów do finansowania trzeciej edycji warsztatów artystycznych pod nazwą Zima Młodych Artystów, kwota 10 tysięcy złotych. 19. Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ignacego Gałczyńskiego,
ulica na Brzozach, dofinansowanie działalności, kwota 10 tysięcy zł. 20. Organizacja dzielnicowego Dnia Dziecka, kwota 3 tysięcy zł. 21. Dofinansowanie zakupu książek dla 5. Filii Polskiej Biblioteki Publicznej z terenu dzielnicy 12. Wieżowni Brokocin, kwota 10 tysięcy zł. 22. Realizacja konkursów międzyprzeszkolnych i międzyszkolnych, kwota 12 tysięcy zł. Przechodzimy do obszaru zdrowie i wychowanie. I tu mamy 23. 23. Dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych na basenie przy ulicy Kurczowa dla rencistów i emerytów zamieszkujących dzielnicy 12, kwota 5 tysięcy zł. 24. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3, ulica Konfederacka, zakup sprzętu komputerowego, kwota 3 tysięcy zł. 25. Klub seniora przy ulicy Pacimiech 16, likwidacja barier architektonicznych, bieżące potrzeby, kwota 4 tysiące zł. 26. Badania profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy, kwota 13 tysięcy zł. 5. Obszar, informacja i łączność z mieszkańcami. 27. Wydawanie gazety dzielnicowej, 12, oczywiście nowy druk, kwota 20 tysięcy zł. 28. Obsługa strony internetowej dzielnicy, 12, kwota 3 tysięcy zł. 29. Zakup, wydawanie materiałów promocyjnych, kwota 5 tysięcy zł. I ostatni punkt, 30. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy 12, kwota 5 tysięcy zł. Szósty obszar to rezerwa, która wynosi 19 tysięcy zł. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Pani Leśniak, Pan Dziob, Pan Lasota w tej kolejności. Znaczy ja chciałam w dziale trzecim Kultura, Oświata i Sport jeszcze zmniejszał tą poprawkę, żeby w brzmieniu było Dom Kultury, Podwórzec Burczeszów, koncerty muzyczne, kwota 10 tysięcy i działalność kulturalną, żeby ta kwota wyjmowała jeszcze działalność kulturalną. Dobra. Działalność kulturalna, taka poprawka, tak? Kulturalna. Pan Dziob, proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałbym się dowiedzieć, co to znaczy w historii Bieżanów. Nie na gminnego sprowadzającego wody opadowe w ulicach, właśnie na kopie. To jest od przywodni tutaj w kierunku Poruczeczów, bo to jest też związane z powstaniem, mam nadzieję, że wreszcie powstanie ten ogródek jordanowski dla dzieci i tam ciągle brakuje wodnika, więc przy korytek. Budowa korytek. Ale to jest kopie użycia właśnie do ręki? No bo to jest od zakrętu, tu jak jest parking, no tu ten sam... Tam od zakrętu cały czas jest korytko, do samej ulicy Jaglarzy, do przejścia pod ulicą Popiełuszki. Dobrze, jeżeli nie ma takiej potrzeby, tak to zostało ujęte, to jest akurat ten zakręt, jeżeli tam są dobre, to nie ma... Korytek. Wymiana słowa, wymienia się linki na korytka. Tak. Ktoś z Państwa chciał zapytać? To jest bardzo nie ma powstającego, ale tam jest ruch, tam nie ma co się. Tam jest trzeba było drogę do góry postawić. Ale tam może ruch rzeczywiste, bo tak chodzi do łodzi. Ale przecież nie będzie wejście tam, gdzie jest ruch odbawiający, tylko będzie wejście przy może. Wejście będzie z następnego projektu, jedno przy dworze, a drugie nie przy dworze. Tych korytek postawi. Znam Bieżanów doskonale. No a sztucznego nie da. Dobrze, pojedynczo bym prosił bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze nie. Jadrzanów ma być skończona w tym roku. Dalsze remontu chodnika w ulicy Jadrzanów. Nie ma w ogóle chodnika w ulicy Jadrzanów. Jak może być dalszy tam remontu ulicy? Ma być skromnie. Nigdy nie było chodnika. Nigdy nie było. To budowa chodnika. A przepraszam bardzo, dlaczego pan wrzeszczy? Bo pani nie przeszkadza. Pojedynczo, prosiłbym bardzo pojedynczo. Moment, jeszcze mam następną sprawę. Mianowicie, do kultury Podwórze Dwórczeczów, koncerty muzyczne i dofinansowanie kultury, tak pani chciała? Tak. 10 tysięcy, tak. A z kolei dla Dwórczeczów dofinansowanie działalności klubu seniora 4 tysiące. Gdzie tu jest zachowana proporcja? Dwórczeczów ma 38 zajęć różnych, a klub seniora jest jeden, nie? I
dlaczego tu 4 tysiące, a tu tylko 10 tysięcy? Te proporcje trzeba zachować. Dobrze, teraz pan Lasota, pan Ledo, pan Chodorowski. Tak? Sprawa... Mogę, nie chciałem. Infrastruktura techniczna, mam takie zapytanie. Wszędzie, cały rok się słyszy, że na poszczególnych osiedlach, tu trzeba drogę zrobić, tu chodnik, tu jest zrobić. I dlaczego na przykład na osiedlu Różonka, na osiedlu Kozłówek, no i na Bieżanowie właśnie, tam gdzie najwięcej jest takich kontrowersji, pisze tylko remonty według wskazań, remonty według wskazań. Dlaczego ani radni z tych rękla, dlaczego komisja nie wypracowała stanowiska, co jest priorytetem, co ma być robione? Jeszcze mam takie zapytanie, kto to będzie wskazywał w ostateczności, które miejsca będą robione? Już odpowiem. Jeżeli chodzi o stary Bieżanów, można? Panie Mietku, cały czas dyskutuje się sprawa Lipowskiego. Jeżeli trzeba będzie do tej ulicy, jeżeli miasto podejmie, mówię miasto w cudzysłowie, taką decyzję, że ruszą z Lipowskiego, to dołożymy te pieniądze po to, żeby wreszcie ją zrobić. Natomiast jeżeli nie, to skąd się bierze to według wskazań? Natomiast już skończę ten temat, żeby potem nie zawracać głowy. Jeżeli chodzi o tych jaglarzy, to się prawdę błąd, bo ona nam powinna być zrobiona jeszcze w tym roku, żeby ten kamień nie rozłaził i byłoby kropka, koniec. I nie powinna się znaleźć, tylko tam powinno być w tym drugim punkcie według wskazań. Stąd, że ta Lipowskiego tak proszę w kółko. Jeżeli chodzi o Kozłówek, to już tłumaczę. Są tak marne pieniądze, za te pieniądze nie można nic zrobić, więc przyjdzie zima, nie wiadomo co, który chodnik się rozleci, co się stanie i za te pieniążki w ten czas po rozmowie z mieszkańcami można coś zrobić, prawda? Dobrze. Jeżeli pan pytał, kto wreszcie ma zwyczaj, może odpowiem. Zwyczajowe przyjęte także radni z danego osiedla, wskazują sobie, które zadania uważają za najważniejsze. Oczywiście, żeby to była jasność, Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu musi to zadanie przyjąć do realizacji, bo były też takie sytuacje, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej może radni wskazywali, czyli przyjmował do realizacji. Dokładnie w tej kadencji poprzedniej były, mówię, takie sytuacje też mają miejsca, że radni wymyślają chodniki, które nie ma możliwości. Proszę bardzo. Czyli sprawa kultura, oświata, sport. 20 punkcie organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka kwota 3 000 zł. O ile pamiętam, najpierw było 5 tysięcy, później 4 tysiące, teraz 3 tysiące. Znaczy, chcemy wygasić tą... Znaczy, ja to mówię ostatnio, że było niebo, wie pan to tak. Pierwotnie oczywiście było 3 tysiące, a potem było dołożone bodajże 1000 zł, czy 2, już nie pamiętam. 2. W tym roku było 4. I tak myślę, że zaraz wrócimy do tego. Dobrze, następny nasz punkt. 18. Chciałbym się dowiedzieć tu o zima młodych artystów, 10 tysięcy złotych. Jak na dzisiaj wygląda sprawa lata młodych artystów organizowanego w tym czasie? Dwie sesje do tyłu. Zostałem odesłany na stronę internetową. Niestety, na stronie internetowej informacje urywają się w maju. Po prostu nie ma zero żadnych informacji. Czytaj, Beta, jest zakończona. Ja w ogóle spodziewałem się, że wakacyjnej tej 12, którą teraz organizujemy, że jakaś informacja z Komisji Edukacji będzie do zamieszczenia. Na co te pieniądze? 10 miesięcy złotych to naprawdę nie jest mała kwota, jeżeli ją przeznaczamy na kilkanaście dzieci i to nie na dzieci, które są najbardziej po jakiejś potrzebie, którym należałoby pomóc. Bo uważam, że jeżeli się organizuje taką akcję, na którą się rodzice muszą dopłacić po 1200 czy 1300 zł, to nie wszystkich rodziców na takie coś nie stać. Naszą rolą jest, żeby wspomagać rodziny niżej sytuowane. Dziękuję. Czy ktoś chciał? Proszę bardzo. Przygotuję. W infrastrukturze, w punkcie dotyczącego nowego Bogocimia, funkcja powinien być remont chodnika, na potrzeba kontynuacja. Ja myślę, że ten chodnik się uda. Ale dobra, nie, bo tak żeśmy ustalali. Dobrze, to przepraszam, mi do się boli. Natomiast bezpieczeństwo publiczne, tutaj w ogóle pamiętam, bo się pomyślałem tego celowo, tylko byśmy opisali wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z wnioskiem, że po prostu w uchwale nie wypisywać tego wszystkiego, jaki był na wniosek. Ale gdzie, w którym punkcie? Bezpieczeństwo 11. Dobra. Wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z wnioskiem. Bo we wniosku tutaj się ujmie wszystko, jeżeli dobrze. Będzie... Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawach? Proszę bardzo, Pana. Tutaj infrastruktura techniczna
Wydaje mi się, że osiedle nowych roboczych tutaj też musi być doprecyzowane. Jest to oświetlenie osiedla, ogródek Jordanowski. Tyle mi się znaczy. No i potem jest ciąg pierwszy. Co jest znaczy? Doświetlenie ciągu pierwszego. To jest doświetlenie. Powinno być w punkcie doświetlenia. Nie, bo potem w punkcie biernacie remont chodnika. Doświetlenie, to nie. Albo powinno być, albo powinno być wszędzie doświetlenie w każdym punkcie, albo w jednym ciągu. Doświetlenie w każdym punkcie. No tak to za chwilę. Tak. Chodzi o doświetlenie po prostu wszystkich tych miejsc, które były po remoncie chodnika, kontynuacja, tak. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo. Ja wywołany, chcąc nie chcąc. A to ja przepraszam, że nie wywołany. Mam pytanie do punktu B, bezpieczeństwo publiczne. Drodzy Panie, drodzy Państwo, członkowie komisji, 2000 zł na farby. Interesuje mnie, jakie to będą farby, kto będzie zamalowywał graffiti. Graffiti zamalowywane będzie w jakich miejscach w dzielnicy i czy tylko wulgaryzmy, czy też ładne napisy też będą zamalowywane? Chodzi Panie Radny o wulgaryzmy, będzie nadzorowała to bezpośrednio Straż Miejska i na tych, no przede wszystkim główne ciągi, wiadomo, że na jakimś tam zacisznym miejscu. Jeżeli wystarczy. To może zgłaszaj na przykład. No, miejsca Straż Miejska już zna, posiada w sposób, chodzi przede wszystkim o główne ciągi. No 2000 na farbę do zamalowania lewami to nie jest tak wiele. Poza tym, jeżeli mówię, tak powiem, no wszyscy w mieście zaczęli o tym mówić, na różnych komitetach centralnych, niecentralnych, różnych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i również Komisja Praworządności Rady Miasta tym tematem też się zajęła. Myśmy na ten pomysł padli wcześniej jako samorząd, jako Rada Dzielnicy 12 wraz ze służbami mundurowymi, żeby po prostu no, przymusić po prostu, a w jaki sposób później egzekwować odcinek. Pomysł niewątpliwie szczytny, natomiast pytanie jeszcze jest takie moje. Właściciel nieruchomości, na którego widnieje graffiti, jest w obowiązku sprowadzenia graffiti sam. Jak to jest właśnie? Ale w tej chwili jest taka sytuacja, że rządzice bez przerwy zamalowują, później właśnie się od nich trzeba. I Straż Miejska wyszła z taką propozycją, żeby po prostu zamalować to oni w swoim imieniu i to będzie zamalowanie jako pułapka. Czyli oni zamalują i w ten czas będą służby chodziły sobie jakimś ten sposób i będą ewentualnie z takiego tekwenta, który na gorącym uczynku go złapać po prostu, że... Ja jeszcze w tej kwestii powiem. U nas dyrektorka podjęła walkę z takimi graficiarzami, w sensie do pisania wulgaryzmu. Mamy wyposażenie w barwę i co maluje, oto konserwator na wysokości tam do 1,5 metra, 2 metrów, ma pracę na wysokości, maluje i skończyło się. Nasza szkoła, jak się przejdzie wokół, nie ma ani jednego wulgaryzmu. Jeszcze mogę, Na ostatniej komisji, której pozwana w 6. komisariacie, część osób była, ta sprawa wyszła jako propozycja ze Straży Miejskiej. Mieliśmy, jak to rzecz, nie mieliśmy pewności, trudno nas było przekonać do tego. Ale stanęło na tym, że po prostu no, pójdziemy na zasadzie jakiej próby, doświadczenia, jak to się sprawdzi. To mniej więcej w tym kierunku ma iść, że Straż Miejska do jakiego tam trzeba właściciela jakiegoś tam kiosku czy sklepu, no podejdzie do niego i proszę pana, no nie może pozwolić, żeby on to zamalował, dosłownie, tak prawnie zrobił. I mu na przykład na trochę puszkę warcie, że może zamalował, bo no, między innymi takie też, tak to było. O, to jest pierwsze. Na zasadzie takiej zobaczymy, jak to wyszło, bo doszliśmy do wniosku, że 2000 zł, nie jest to kwotą dużo, ale powiedzieliśmy, że z tego będziemy rozliczać Straż Miejską. Jak to będziemy zobaczyć, wola Państwa. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan. Ja mam pytanie też do 10a, te patrole pierwsze. Czy mamy jakieś dane, jakiś raport dotyczący ostatniej kwoty, którą wydawaliśmy na te dodatkowe patrole na policję? Bodajże to było 8000 zł. Czy wiemy, ile tych patroli się odbyło, kiedy się odbyły, czy się odbyły? 8000 zł? W poprzedniej kadencji. Dwa miesiące temu podejmowaliśmy uchwałę na dodatkowe patrole policji. Ale co to jeszcze, panie radny, jeżeli chodzi o to... I to miało
miało ruszyć. Konrad, jeżeli masz świadomość, że pracujesz w samorządzie trzeci rok, jeżeli wniosek poszedł 2 miesiące temu, też nie wrócił i nie zrealizowano pieniędzy, pieniądze nie zostały przekazane jeszcze. Państwa chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Jeszcze w tej sprawie nie widzę, bo ja postaram się tak zsumować wszystko, co tu było. Ja jeszcze przepraszam bardzo, bo oczywiście. Bo w mojej komisji zostało 11 tysięcy na rezerwie. Więc... Znaczy już będę tu wyjaśniał, bo to nie jest jeszcze tak po kolei. Panie przewodniczący, jeszcze jedną rzecz odnośnie naszej komisji, żeby było, bo państwo żeście mieli różne odnośnie uwagi tam nieprzekonani. Na Dzień Dziecka pan przewodniczący był zadowolony. Ja dam do oglądnięcia po prostu taki zestaw, jaki mniej więcej, to bez worka po prostu, ale gdzie sponsorzy, gdzie ruch po prostu pobywa i są, co się znajduje, co tym dzieciom dają. Dziękuję. Proszę bardzo, na imprezach. Można sobie na tym, jest oznakowanie bezpiecznego Krakowa na tym. Proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Żeby nie było, że gdzieś tam coś są, to idą na naszą dzielnicę. Były rozdawane niczym, żeśmy, że tak powiem, ta cała procedura miejska przechodzi. Tych środków jeszcze nie mają, ale już na Dzień Dziecka rozdawano awansem, że tak powiem, materiały promocyjne dotyczące do tych. Może ja tak, ja podsumuję to. Może jeszcze do tego tematu. Tam jeszcze z policji była taka informacja, że u nas też były kontrowersje, czy to na naszą dzielnicę pójdzie, czy takie rzeczy, jak jeżeli my zamówimy za to zapłacimy, mogą być oznaczone w naszych numerach dzielnicy. No. Żeby ludzi nie było, że pójdzie na jedną dzielnicę i tak dalej. Dajemy dla komisji, dla komendy ruchu drogowego, jest jedna komenda w Krakowie. No nie. Co to, no, co będzie oznaczone? Aparat fotograficzny będzie oznakowany? A nie mówił o aparacie państwa, ja mówię, ale mówił dla imprezy o dzieci, o książkach, o obrazkach, o takie rzeczy. Panie Stanisławie, bezpieczeństwo dla nas jest ważne w całym, czy pan będzie tu, czy pan będzie tam. Ta sama służba pana musi chronić i strzec i w razie czego udzielić pomocy. Prawda, to tylko panie Marszu, 2 lata walczymy o kamery dla ciężarówek na ulicy Popiełuszki, Pułanki, Bieżanowska, 7 ton. Taki za tylem jedzie w tej chwili całą dobę. Nie ma służby, ale za to policja łapie tych, co jadą z placu targowego. No niestety jest pan Janusz, był na komisji, pan Grzegorz był na komisji, padło pytanie odnośnie po prostu ulicy Pułanki. Tam jest minimalny ruch, jeżeli to są ci, którzy miasto pozwoliło przejechać. Albo tiry zagraniczne jeżdżą, panie Marku. W nocy Popiełuszki koło kościoła z szybkością 80 km, wagony całe jadą przez ulicę podczas, która ma 2,5 tony nośności. Nie ma nigdy policji tam. A czy pan poinformował te służby, że takie coś jest, żeby mogły to wystarczy, że komisję naszą informuje. Znaczy ja powiem tak państwu, znaczy nie, tu uważam, że akurat nie wiem dlaczego, zarówno Straż Miejska, jak i policja, przy czym byli świadkowie tu, nie chcieli obsługiwać kamery, to było przyczyną tego, że ta kamera, no gdzieś tam masz jest nadzieja, że ona powstanie. Mogę to panie przewodniczący jeszcze raz wyjaśnić szanownej radzie, dlaczego to tak jest, dlaczego tej kamery te służby nie... Wyjazd brak etatów i tak dalej. No. Nie, że tak powiem, tak obsługiwanie tego typu urządzeń należy w tej chwili nie do ZIKIT-u i wyłącznie do ZIKIT-u. Czyli nie. Natomiast policja... Ale ZIKIT nie ma możliwości nałożenia mandatu karnego. To jest cała problem. Procedura, natomiast no tak powiem... Nie ma możliwości nałożenia mandatu karnego. Policja ma możliwość, jeżeli policja by sprawdziła i ma podstawę, jeżeli było stwierdzenie, bo były tam, ja nie będę tu polemizował, bo myślę, że krótko powiem. Sprawa wygląda tak. Jeżeli policja ma możliwość stwierdzenia, że kierowca X złamał przepisy ruchu drogowego, ma obowiązek nałożyć na niego mandat. Nawet ostatnio gdzieś w telewizji widziałem, że jakiś mieszkaniec, nie w Krakowie, gdzieś tam na Pomorzu, bodajże, czy tam chyba wcześniej, sfirmował kierowcę tira, który jeździł, złożył doniesienie, tylko za każdym razem jest wzywany kolejny pracownik i to samo dotyczy ZIKIT-u. Jeżeli ZIKIT będzie to obsługiwał, pracownik ZIKIT-u musi być za każdym wzywany. Policja, jeżeli ma te materiały w ręku, jeżeli są znormalizowane kamery,
i będzie tylko znormalizowana kamera, którą tam ma wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji, ta kamera, ma możliwość nałożenia mandatu. Ma możliwość nałożenia mandatu. Jeżeli jest zarejestrowane na kamerze nośniku cyfrowym, który jest zarejestrowany w Ministerstwie Spraw, spełnia wymagania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma możliwość nałożenia mandatu karnego na tego, który łamie wykroczenia i jest zarejestrowany na... Ale z tego co pamiętam, jakbyśmy przekazywali w ubiegłym roku środki na kamerę, na połączki, tylko w tamtym miejscu, żeby było widać to, a ta kamera przecież jest w budżecie, prawda, ujęta. Już miała być, przepraszam, już miała być w czerwcu. Tak, tak. Czyli dalej jest ta informacja, którą wszyscy przynieśli z Egiptu, że ZIPO będzie przekazywał zapis na dysku do policji. Policja będzie go oglądała. Nie. I tak, taką informację, ja ostatnio pamiętam, że te ugodnienia padły, oni będą to rejestrować i przekazywać. Ale to wiemy, to się naprawdę nie trzyma, bo ZIKIT teraz policja twierdzi następującą rzecz. W związku z tym, że ZIKIT, pracownik ZIKIT-u, który wyjmował, to musi za każdym razem policjant sporządzać z nim notatkę na okoliczność wyjęcia, sfilmowania, czy w międzyczasie, nie wiem, nie próbował prefabrykować tego materiału na kartkach. Jeżeli policja by sobie to sama obsługiwała, czy teraz mniej, tak, którakolwiek z tych, nie ma potrzeby angażowania kolejnej instytucji. Policjant sam jedzie, dostaje sygnał od pana Dzioba, czy pani Marykiewicz na komisariat, widziałam jechał Kiel o godzinie 12.30. Policjant jedzie, sprawdza, no rzeczywiście jechał, sprawdza. Wzywa kierowcę Kira, proszę pokazać, miał pan poważnie nawiasu, nie ma. No to jest mandat karny. No i jest, można powiedzieć, sprawa załatwiona, no bardzo prosta sprawa. ZIKIT albo jedynie strażnika, ale tam z tego co wiem, to komendant miejski straży miejskiej na tamtym czasie, tak nie są obowiązani do tego, a policja zrobi to zostało nie na możliwości tej chwili obsługiwa tych urządzeń. Dobrze, myślę, że będziemy to kończyć, bo nie będziemy. Tak, ja chciałbym to co radni zgłosili te uwagi. To jest tak, pierwsza uwaga to jest wymiana korytek odprowadzających wody opadowe w ulicy Popiełuszki, druga budowa chodnika przy ulicy Wajgla, w osiedlu Nowy Prokocin, w punkcie A jest remont chodnika w Kurczawa, ciąg dalszy i proponowałbym punkt B, doświetlenie i teraz jeden, ogródek Jordanowski, Telewi 16, 2, ciąg pieszy, 3, ciąg pieszy do spółdzielni jako punkty. Z tym, że punkt A to jest remont chodnika w ulicy Kurczawa. Pozostałe bez zmian. W Komisji Bezpieczeństwa wraz zakup sprzętu specjalistycznego Nikon D3200 z obiektywem, kwota 3000 wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Zgodnie z wnioskiem, panie Zbyszku. Wraz z materiałami eksploatacyjnymi, punkt 16, w którym to była pomyłka. Punkt 16. Dom Kultury Podgórze, koncerty muzyczne i dofinansowanie działalności kulturalnej. I tyle. Ja w imieniu zarządu chciałbym, zgłosić następujące wobec wyższego poprawki. Ta rezerwa jest w tym momencie już bardzo mała. Proponuję tak. Rozmawiam z przewodniczącym Komisji Sportu. Montaż indywidualny siedzi dla kibiców na stadionie Kalejarz w Krokocie, kwota 10 tysięcy złotych. 20 wtedy by przeszło do rezerwy oraz to co pan Masota zauważył, organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka, kwota była 4,5, proponuję, żeby było 4,5 tysiąca złotych i wtedy ta rezerwa będzie zwiększona o 18,5 tysiąca, czyli będzie 37 tysięcy 500 złotych. Takie poprawki proponuję. 17. Ale momencie, to najpierw nie, bo teraz. Dobrze, najpierw może myślę to, a zaraz będę tu, bo taka poprawka też była dla losu. Dom Kultury Podgórze. Najpierw myślę, że przegłosujmy te poprawki. Te, które proponowałem. Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Łącznie z tymi siedzeniami? Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam. Trzy osoby się wstrzymały. Trzy, no jak 15, nie mogę się wstrzymać. Nie mogę, 4. To jak 15, no nie ma 19. Jeszcze raz, kto jest za przyjęciem tych poprawek? Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Jeden aż 11. Kto jest? Ale to nie powtórzę, że te poprawki.
poprawki wszystkie kółka głosujemy? Tak, tak. Tak, jedno, są różne rzeczy. Dobrze, to głosujemy. Znaczy nie, to jedna poprawka. Bo na tym jest jedna poprawka. W tym momencie jest tylko jedna poprawka. No to dobrze, będziemy głosować pojedynczy. Montaż indywidualny, siedzę na terenie Kajana Prochodzi, kwota 10 tysięcy. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Może... Można zapytać jedną rzecz, panie przewodniczący? Już będziemy. To moment, jeszcze w takim razie, to było pytanie, zaraz będziemy głosować. Proszę bardzo. Czemu, że tak powiem, czy to, że zabierzemy stąd 20 tysięcy złotych spowoduje, że te siedzenia zostaną zamontowane, czy nie zostaną? Zostaną zamontowane, dołożymy zadań powierzonych na siedzenia. Zostaną zamontowane, powiem Państwu tak, no rezerwa powinna wynosić około 10%. My w tym momencie rezerwa będzie na siedzenia. Zostaną zamontowane, dołożymy zadań powierzonych. Dołożymy zadań powierzonych. Ja powiem tak. Zresztą, dobra. Już widzę, co nie będę wyglądał. Głosujemy. Ja taką poprawkę zgłaszam. Kto jest za przyjęcie tej poprawki? 10 tysięcy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał tą poprawkę? 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość. Przechodzimy do kolejnego punktu. Organizacja dzielnicowego Dnia Dziecka. Kwota 4,5 tysiąca złotych. Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? Jednogłośnie ta poprawka przeszła. Przechodzimy, tu zgłaszał pan Dziok poprawkę, a mianowicie polegającą na zamianie Dwór Trzeczów, dofinansowanie działalności klubu seniora 2 tysiące i Dom Kultury Podwórze, koncerty muzyczne 12 tysięcy. I kultura. A nie, klub seniora 2 tysiące? 2 tysiące, tak. 2 tysiące na koncerty i kulturę. Ale klub seniora za dużo miał 3 tysiące. No to... Jaka jest proporcja między Dworem Trzeczów? Ale ten klub działa, ten klub potrzebuje na to. Jest 38 sekcji w Dworze Trzeczów. 38. Ale za każdą sekcję, uczestnik działania na dworze, na terenie płaci, każde dziecko płaci. A seniorzy nie płacą? Proszę? Seniorzy nie płacą? Ale co mają płacić? Skoro każdy płaci. Mają spłacić, ten klub nie płaci. Mają wszystko za darmo tam. Wszystko za darmo. Tak, jest klubów seniora, to wtedy na terenie dzielnicy 12 podejrzewam, że jest dużo więcej. Znaczy ciągle się słyszał o dopłacaniu, jeden kupują, tak więc jak pamiętam, na Chacinie i tylko jedna, no nie więcej. Bo ty nie prowadzisz, że dwa działają tylko w... No nie, mówisz o dwóch, preferuje tylko dwa kluby, te kluby seniora. Ale dlaczego się preferuje? No bo inne kluby nie dostają. No bo inne kluby nie piszą. Znaczy nie, nie mogą inne dostawać, bo... Działają jako Polski Związek Emerytów i Rencistów. Nie działają tu. Na seniora działa jako gminny i tu działa w gminnej jednostce klub seniora. Czyli klub seniora przy Domu Kultury, jeśli działa, można dofinansować, a jeśli jest to klub seniora na zasadzie związku seniorów, więc nie możemy dofinansować. Ale jak tak, koncerty są prawie co tydzień. Ale koncerty są płatne. Nie są płatne. No, ja mam przynajmniej na 4 koncertach, na których znaczy, są też niebiletowane, oczywiście się zgadzam. No i dobrze, czyli 12 tysięcy podnosimy. Jest 30 koncertów w ciągu, co najmniej 30 koncertów w ciągu roku. I na to, jeszcze na działalność inną kulturalną damy 10 tysięcy, a na klub seniora 4 tysiące. 12 tysięcy jest propozycja. 12 do 2 jest propozycja. No i bo to jest taka propozycja, padła, muszę to poddać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej propozycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że propozycja uzyskała wymaganą większość. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do... Panie przewodniczący, punkt 18 jest prosił o wyjaśnienie, no i tak myślę, aha, nie wyjaśnię. Ale kto pan ma wyjaśniać? No nie wiem, to no, pytanie było proste. Nie, teraz zapytam, to może ja będę wyjaśniał, bo...
Jest teraz na trwać lato młodych artystów. Tak, Na dwie sesje w tył zostałem poinformowany przez panią przewodniczącą, że wszystkie informacje na temat, co się dzieje w tej akcji, są na stronie internetowej. Więc oświadczam, że ostatnie informacje, jakie były, to były chyba na początku maja. I w ogóle zamarła ta strona z informacjami na temat tego lata artystów. Stanęło, gdy byłem na tym niby przeglądzie, tam 12 osób tam się zgłosiło, na stronie wyszło 15, po następnym po dodatkowym castingu nie dopisano nikogo. Ja się pytam, czy jaka jest celowość organizowania tej imprezy? Skoro tu już widać, że nie ma, po prostu trudno uzyskać młodzież do tego. No właśnie, że mam. Po ostatnim konkursie widziałem się na te plakaty, co widziały, po szkołach przyszło 12 dzieci. A przepraszam, ja mam takie pytanie do pana radnego. A co pan zrobił w tym kierunku, żeby na przykład pomóc nam? Co pan zrobił w tym kierunku, żeby na przykład wziąć do grupy, przyjść do mnie jako do koleżanki i zapytać się, Basiu, organizujesz, proszę mi dać plakat, ja z klubu zachęty zrobię wszystko, żeby ci przynajmniej 5 osób z dzielnicy przyprowadzić. Pani przewodnicząca, uważam, że pytanie jest po raz drugi już do osób, które jest skierowane, żeby ja pani załatwiał dzieci. Pani załatwił dzieci, albo pani nie potrafi z młodzieżą rozmawiać, skoro na ze swojej szkoły wie pani, nie potrafi pani 20-30 dzieci wyprowadzić, to znaczy, że ta impreza nie ma sensu. Po prostu jest darmowe, na darmowe. A poza tym, troszeczkę stronę opuścić, naprawdę, bo... Proszę bardzo. Bardzo proszę, tak spokojnie, konstruktywnie ze mną rozmawiali, krzyczeć tak. Proszę mnie nie przerywać. Poza tym powiązanie tej imprezy z dodatkowymi opłatami 1200-1300 do tego dziecka, niestety ogranicza to, żeby mogło korzystać tylko dzieci po prostu o wyższych dochodach. Rodziny po prostu dzieci, które mają małe dochody, nie mogą z tego korzystać. Pytam się, ile dzieci na dzisiaj ma wyjazd? 19 osób na dzień dzisiejszy wyraziło i płaciło, już wszystko jest płacone na konto twórcze. Można ile tam jest dzieci z naszej dzielnicy? Tyle, ile potrzeba z naszej dzielnicy. Nie, dwójka jest dzieci spoza dzielnicy. Na całej 12 dzielnicy po prostu nie można było zebrać 20 dzieci. Tak? Proszę pana, ja nie zmuszę rodziców do tego, żeby uczestniczyli w obozie artystycznym. Nie każdy rodzic chce, żeby dziecko uczestniczyło w obozie artystycznym. To po pierwsze, proszę pana. Po drugie, nie wiem, czy się pan orientuje, ile kosztuje zwykła kolonia. Ale my nie organizujemy kolonii. Ale proszę pana, to jest kwestia o niczym. To nie jest naszą rolą organizowanie kolonii. Ale o co panu chodzi? Chodzi mi o to, proszę zostawić kwotę 9 tysięcy złotych przeznaczoną w 14 punkcie na organizację spartakiady dla całej dzielnicy 12 i to jest 9 tysięcy, schodzą 10 tysięcy, gdzie pojedzie 19 dzieci. Znaczy, jaka jest korzyść po prostu tutaj zasadność wydania tych pieniędzy? Co jest korzystniejsze dla nas tutaj? Proszę pana, wie pan, no założeniem moim tego i państwa wydaje mi się jako dofinansowującej instytucji, czyli dzielnicy numer 12, było, że projekt, który został zaplanowany, będzie realizowany i współfinansowany przez dzielnicę, będzie trwał. I ja uważam, że od początku, jak zaczynamy swoją działalność, nie od razu trafi zbudowany. Proszę pana, nie w pierwszym, nie w drugim roku interesa trwa, bo żeby trwała na przykład 25. familiada, czy 20 dni rokodzimia, to na początku wyglądało to tak, że mało kto przychodzi, a potem przychodzi coraz więcej osób. Ja chcę spowodować, proszę pana, tą działalnością, żeby rodzice przekonali się do tego, że taka forma spędzenia wolnego czasu w momencie, kiedy rodzice nie mają się jak zająć tym dziećmi, jest najlepsza. Bo oprócz tego, proszę pana, że dzieci są zaopiekowane 24 na dobę, to jeszcze dzieci przez 2 tygodnie nie tylko pracują artystycznie, proszę pana, bo pan nie wie, jaki jest program całego pobytu na warsztatach, bo oprócz działania artystycznego dzieci działają jeszcze, biorą udział w warsztatach. Dekupaż, w warsztatach plecenia wykliny, w warsztatach alpinistycznych, bo mamy obóz taki, znaczy dwudniowy pobyt w parku alpinistycznym i dzieci skorzystają z różnych form, nie tylko działalności artystycznej. Jeśli mi się to nie uda,
bo tu mówię przy samych radnych, jeśli mi się to nie uda i usłyszy pan jeden negatywny głos ze strony jakiegokolwiek rodzica, obiecuję, że temat lata i zimy artystycznej na tej dzielnicy nie zaistnieje. Dobrze, głosujemy, panie, nie, to nie ona kolega, głosujemy. Ma każdy, proszę bardzo. Chciałbym zapytać zdrowie i wychowanie jeszcze o jakich barierach architektonicznych przy punkcie 29. Znaczy, tam chyba chodziło o zakup przy łazience, to jest likwidacja barier. Dobrze pamiętam. Klub seniora, tak? Tak. Przyznam szczerze, że ja dokładnie nie wiem, o jakie bariery... Znaczy, z tego, co ja pamiętam, już odpowiem. To jest wniosek ja już odpowiem, dyrekcji tego klubu. Już odpowiem, bodajże chodziło o montaż w łazience takiej. Nie wiem, jak się to nazywa, taka uchwyt, uporęczny, bo z tego co pamiętam ta pani, znaczy, nie wiem czy akurat tym, ale ta pani dyrektor... Nie, bo jest zakup sprzętu takiego rehabilitacyjnego dla osób starszych. Natomiast z tego co pani dyrektor mi mówiła, przeszło rok temu to był taki zakup tej poręczy, ale nie wiem czy to w tym momencie dalej, to być może to kupiła. Zakup poręczy w toalecie czy w łazience to proszę. Nie. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę wobec powyższego. Oj, przepraszam bardzo, proszę bardzo. Idea jest taka, że ma być to przerzucone do zadań powierzonych. W związku z tym mam pytanie, czy chyba finansowa, która będzie przeznaczona na zadania powierzone, będzie w jakiś sposób powiększona? Nie będzie powiększona. Nie będzie powiększona. Od razu mówię, że nie będzie ta pola powiększona, będzie taka, jak przyzna prezydent miasta Krakowa w swoim zarządzeniu. Panie Przewodniczący, jeszcze skoro się język w punkcie 18 ograniczenie tej kwoty do 5 000 zł. Do 5 000 zł. Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie ten wniosek. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Siedem głosów. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości, a więc przyciągnąć uwagę do całości uchwały. Głosujemy całą uchwałę w tym momencie. Może ja jeszcze wyjaśnię, dlaczego to też było, żeby też była jasność. Nie chciałbym to być jakiś... Naprawdę powiem tak, ze swojego punktu widzenia zawsze zadania sportowe, znaczy mówię to sam od siebie, były dla mnie bardzo ważne. Powiem dlaczego, to może być jakaś tam moja swoja pozycja. Jest możliwość finansowania tego zadań powierzonych. Natomiast w tym momencie jedno z osiedli byłoby troszkę, znaczy i tak jest troszkę uprzywilejowane, a byłoby bardziej znacznie uprzywilejowane kosztem innych, bo jak Państwo zwrócicie uwagę, w ramach zadań infrastruktury jest 36 tysięcy na budowę boiska i byłoby 30 tysięcy w Koleżu Krokocin, więc byłoby 60, można powiedzieć, na szeroko pojętą infrastrukturę. Nie, bo jest zabierana. Nie. Jest to w szkole 61. Było 60 tysięcy, no byłoby to troszkę pozostałe, bo uważam, że rzeczywiście ta kwota 10 tysięcy. Gratuluję to oczywiście klubowi awansu. Myślę, że Piotr to będzie to awans, natomiast damy powierzony. To jest moje takie zdanie. Na stadion Krokocinie tylko przesądzić. Nie, no ja rozumiem, to nie, tylko powiem panu tak, jeżeli tak, no to też można byłoby powiedzieć, że no gdzie indziej nie przychodzą ludzie. No. Mówię, ja sobie zdaję z tego sprawę i mówię, nie chciałem całości, uważam, że no to będzie naprawdę zdecydowanie bardziej sprawiedliwe, choćby wobec innych osób, innych kęglach. Tak. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła całość.